Każda inwestycja drogowa dla lokalnego samorządu wiąże się z przygotowaniem na ten cel znacznych środków finansowych. Dlatego od kilku lat powiat działdowski systematycznie pozyskuje środki zewnętrzne, które pozwalają na modernizację kolejnych kilometrów dróg. Od 2009 roku do chwili obecnej powiat zrealizował 6 inwestycji z wykorzystaniem środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Łączna wartość tych projektów po przetargach to była 9,5 miliona złotych, natomiast pozyskaliśmy 4 miliony 300 tysięcy ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, oczywiście łącznie. Wśród zrealizowanych inwestycji znalazł się odcinek drogi nr 1304, który po modernizacji został oficjalnie otwarty 14 września. Teraz komfort poruszania się w miejscowości Niechłonin znacząco się poprawił, zarówno dla ruchu pojazdów, jak i pieszych. To przede wszystkim ważna była dla mieszkańców tamtej części naszego powiatu, Niechłonina, Gnojna, Pośnicy, ze względu na to, że była tam bardzo wąska droga, trudność w mijaniu się pojazdów rolniczych. Od wielu lat były postulaty mieszkańców, żeby tam to poszerzenie wykonać. No i udało się dzięki tutaj współpracy z gminą Pośnica, ze środków wojewody, czyli programu przebudowy dróg lokalnych i naszego budżetu udało się w tym roku tę drogę zmodernizować. W ramach prac jezdnia na odcinku 600 metrów została poszerzona do 6 metrów. Na skrzyżowaniu wykonano wysepki oraz przejścia dla pieszych, które przystosowane są dla osób niepełnosprawnych. Wykonano oznakowanie poziome, jak i pionowe. Zrealizowana inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym i nie tylko. Jak każda infrastruktura, są to jedne z ważniejszych inwestycji, które pozwalają rozwijać się gospodarczo powiatowy i takie inwestycje powinny być kontynuowane w przyszłych latach. Myślę, że będą kontynuowane z pomocą budżetu państwa, bo jednak samodzielnie nam jest trudno takie inwestycje rozpoczynać i kończyć. Powiat działdowski myśli już o kolejnej modernizacji drogowej, w której będzie mógł wykorzystać środki z tzw. schetynówek. Inwestycję tą, podobnie jak w latach ubiegłych, planuje zrealizować przy współpracy samorządu, przez który przebiega droga. W tym momencie jesteśmy przed składaniem wniosku o dofinansowanie ze środków też Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych ulicy 3 Maja w Lidzbarku. Ten projekt również planujemy zrealizować w partnerstwie z gminą Lidzbark. Powiat działdowski na modernizację dróg pozyskuje również środki z regionalnego programu operacyjnego na lata 2007-2013. Do tej pory zrealizowano projekty na łączną kwotę ponad 13 milionów złotych, z czego 6 milionów 800 stanowiło unijne dofinansowanie. Dzięki środkom z RPO oraz tzw. schetynówek przebudowano 25 km dróg powiatu działdowskiego.